Jesteśmy kilka chwil po meczu w Calais, gdzie nieoczekiwanie junior Charlejka zremisował z głównym faworytem Orłem Kiedrzyn. Ale pierwsze, o co się zapytamy, to o zdrowie, bo w trakcie meczu doznałeś jakiegoś urazu. No zgadza się, bardzo szybko musiałem opuścić boisko. Po 5 minutach, kiedy wszedłem, naderwałem mięsień łydki, także no, źle zacząłem pracę w tym klubie. No nie mów, że źle zacząłeś, no bo to nie jest pierwszy mecz, a już zdążyłeś strzelić bramkę dla tego zespołu. Zgadza się, natomiast tutaj trener Rafał Kuczera na pewno liczył na mnie, no teraz pewnie za 3 tygodnie nie będę w stanie mu pomóc. Wracając do meczu, no w kategorii niespodzianki trzeba rozpatrzyć ten remis. Nie wiem, w poprzednim meczu, to był mecz rewanżowy, w poprzednim meczu też junior Charlejka postawił bardzo wysoko postawił poprzeczkę i też chłopaki zremisowali bodajże 1-1 i spodziewaliśmy się, że tutaj będzie ciężko. Myślę, że trzeba szukać tutaj tego, że no niestety Orzeł Kiedrzyn nie ma gdzie trenować, jeśli chodzi o naturalną nawierzchnię. Pierwszy raz tak naprawdę wyszliśmy na boisko, gdzie jest normalna, naturalna trawa. Trenujemy na boisku sztucznym, więc na pewno jest to olbrzymia różnica w operowaniu piłką i w składaniu akcji. Junior ma chyba patent na Orła, bo mecz z rundy jesiennej zremisował 1-1 na boisku Wiktorii, na którym wtedy Orzeł grał jako gospodarz, a w dniu dzisiejszym padł bezbramkowy remis. Chociaż okazji do strzelenia bramek Orłowi nie brakowało. Czy junior ma patent? Nie wiem, no tamtego meczu nie jestem w stanie ocenić, natomiast dzisiaj myślę, że był taki wyrównany mecz. Junior Charlejka dobrze się bronił, zorganizowany dobrze zespół. Nam do końca nie wychodziło to, co mieliśmy w założeniach. No i myślę, że tych sytuacji na strzelenie bramki z obu stron było no, bardzo mało. Jeszcze wracając do twojej osoby, jak to się stało, że trafiłeś do Kiedrzyna? Pracę w klubie sportowym Panki zakończyłem i tutaj po prostu działacze z Orła Kiedrzyn byli najkonkretniejsi, chociaż nie ukrywam, miałem kilka propozycji, natomiast tutaj prezes Adam był konkretny i przeszedłem do Orła Kiedrzyn. Czyli uważasz to za słuszną decyzję? Myślę, że tak. W przypadku awansu będziesz starał się dalej pomagać tej drużynie? Tak, podczas rozmów powiedziałem, że jeśli awansujemy, to na pewno zostanę i będę pomagał w lidze okręgowej i bardzo chciałbym, żebyśmy awansowali. Czy śledzisz jeszcze poczynania klubu z Panek? Jak najbardziej śledzę cały czas wyniki. Czasami, jeśli mi się uda znaleźć trochę czasu, to jadę też do Panek na mecz. Dopinguję chłopaków, z chłopakami cały czas mam kontakt, rozmawiamy ze sobą, wymieniamy zdania po meczach. Także kontakt cały czas jest i dopinguję chłopakom. No w dniu dzisiejszym niestety KS Panki przegrał w Chorzowie, ale to było do przewidzenia, bo prawdopodobnie dość duże wzmocnienie było z pierwszego zespołu i ten wynik 6-0 no, robi wrażenie. No można było się tego spodziewać, jest przerwa na kadrę, także zawodnicy ekstraklasowi zeszli do tej drugiej drużyny, więc no, można było się tego spodziewać. Ostatnio gratuluję chłopakom zwycięstwa 4-3 nad Warcą Zawiercie, która była wiceliderem. Były oczywiście nadzieje, że dzisiaj też jakieś punkty przywiozą z Chorzowa, no natomiast stało się inaczej i niestety trzeba pochylić głowę. To kończymy tą rozmowę i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i na boisko. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.